przed dyrektorem szpitala, nie lekarzem, leżą dwa wyzwania. Musi połączyć to, co szpital robi najlepiej, to, co musi robić najlepiej, czyli leczyć pacjentów z pieniędzmi i ekonomią. Jeżeli uda się te dwie rzeczy połączyć, pacjenci wychodzą zdrowi, a szpital funkcjonuje w sposób najlepszy. Zespół opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu jest liderem wdrażania innowacyjnych technologii. Władze szpitala doskonale rozumieją, że nowe technologie umożliwiają zwiększenie efektywności placówki oraz podniesienie jakości obsługi pacjenta. Dostęp do technologii, szybkość wymiany informacji, szybkość przepływu informacji, dostęp do tej informacji jest tym kryterium, które świadczy również o jakości leczenia. ZOS Kędzierzyn-Koźle jest w Polsce pierwszym szpitalem, w którym wdrożyliśmy system AMS z rozwiązaniem Skype dla biznesu. Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania AMS umożliwiło nam prowadzenie wewnętrznych konsultacji lekarskich poprzez wywołanie klienta Skype z wielu miejsc w systemie szpitalnym. Dzisiaj, gdy mamy dostęp do technologii w postaci telekonsultacji, natychmiast po włączeniu komputera, natychmiast po włączeniu kamery, lekarz z jednego oddziału może konsultować pacjenta na oddziale, który jest odległy o 8 km. Możliwe jest kierowanie własnej książki adresowej, ale istnieje też opcja bezpośredniego wybierania numeru do osoby, której rekord wyświetla się na przykład przy karcie danego pacjenta. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii poprawiliśmy szybkość całego procesu leczenia, diagnostyki, szybkość dostępu do badań. Microsoft wspiera innowacje w medycynie. Wspólnie z naszym partnerem ASECO pomogliśmy szpitalowi w Kędzierzynie-Koźlu wykonać kolejny krok w stronę cyfrowej transformacji. Sukces tego projektu to dla nas sygnał, że rozwiązanie sprawdzi się w kolejnych placówkach.